Dzień dobry, Janna Lichocka, witam w Rozmowie Niezależnej. Dzisiaj podsumowujemy wydarzenia tego roku, bo to ostatnia taka rozmowa w tym roku. W studiu publicyści Samuel Pereira, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Piotr Gociek, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. I Jerzy Jachowicz, Tygodnik w sieci. Dzień dobry, witam Cię. Co Wam się najbardziej spodobało w tym roku? Urocze i ckliwe wywiady pani premierowej, czy może wspaniały i dzielny pan premier? No był to, muszę powiedzieć, fascynujący rok pod wieloma względami, dlatego że pamiętam końcówkę, tak jesień 2012, kiedy wróżyliśmy, że 2013 wiosna może być przełomowa, włącznie do przedwczesnych wyborów, że platforma pęknie. Nie stało się to, ale za to rok 2013 wróży, że raczej nastąpi to w przyszłym roku, że nie wytrzymamy do końca tej kadencji. Platforma się sypie, próbuje się wzmacniać, premier próbuje się wzmacniać i jest pytanie, czy rzeczywiście wzmocniły go te święta, poza wiktuałami oczywiście, które prawdopodobnie miał wyśmienite, najwyższej klasy, prawda? Natomiast to, co się wokół niego działo, chyba nie było najwyższej klasy. Ty coś zacząłeś, to może... Trzy rzeczy mi się wydają były szczególnie ważne w tym mijającym roku. Jedna za granicą, dwie w Polsce. Mhm. Za granicą Euromajdan to w ogóle nie ulega wątpliwości. To jest dla Polaków przynajmniej może się w perspektywie ogólnoświatowej działo w wielu różnych innych miejscach, inne ważniejsze rzeczy. Z polskiej perspektywy, polskiego bezpieczeństwa, polskiej przyszłości najważniejsze jest to, co działo się w Kijowie. Niestety na razie wygląda na to, że nadzieje związane z tym, że może tam już teraz dojść do jakiegoś wielkiego przełomu politycznego jeszcze chyba były zbyt wczesne, ale mi przypominają się wszyscy komentatorzy, którzy mówili, że każdy dzień trwania Euromajdanu to są nieodwracalne już zmiany w świadomości Ukraińców i tego, co dzieje się na Ukrainie, i tych wydarzeń absolutnie nie możemy przecenić. To jest tak, że tak jak było w Polsce po 1956 roku, zawsze coś gdzieś tam, w jakieś ziarno w glebie zostawało po to, żeby zakiełkować w 70. To, które po 70. wydawało się utracone, kiełkowało w 76., potem w 80. i tak dalej, i tak dalej. To wszystko idzie etapami, Ukraińcy muszą swoją drogę przejść. To, co się działo na Euromajdanie, było ważne niesłychanie. Także jeśli idzie w ogóle o to, co może dziać się w przyszłości, jeśli idzie o geostrategiczne gry w Europie, pozycję Rosji i próbę odbudowania imperialnej potęgi. W Polsce lokalnie dwie najważniejsze rzeczy to, myślę, po pierwsze, że to był rok, w którym trendy sondażowe się przecięły i rozeszły ponownie, aczkolwiek pod koniec roku nastąpiło wyhamowanie. Wydawało się, ja pamiętam te czasy, kiedy się drukowało takie sondaże, że Platforma miała 40, a PiS na przykład 19%. Pamiętam takie czasy, więc w owym czasie mówienie, że za rok czy za półtora partie będą szły w łeb, albo że PiS będzie liderem wszystkich sondaży, wydawało się absolutnie nieprawdopodobne. W tym mijającym roku 2013 tak się stało. Aczkolwiek zauważmy też, że rzeczywiście pod koniec roku ta tendencja wyhamowała. To pewnie temat na obszerną inną rozmowę, dlaczego tak się stało. Na pewno i dlatego, że władza wcale nie jest tak słaba, jakby się wydawało, i dlatego, że opozycja też chyba tak dobrze nie wykorzystuje swoich szans. A drugie polskie, czyli trzecie w ogóle najważniejsze wydarzenie roku 2013, to myślę, że to było referendum warszawskie. Myślę, że jeśli idzie o przegrane referendum warszawskie. Dlaczego? Dlatego, że to naprawdę mógł być punkt zwrotny w polskiej polityce. Myślę, że gdyby doszło do dwóch rzeczy w Platformie, gdyby Grzegorz Schetyna zdecydował się startować przeciwko Tuskowi w wyborach wewnętrznych i gdyby referendum w Warszawie zostało przegrane przez Platformę, znaczy przegrane w sensie nie tylko przegrane w liczbie głosów, ale byłaby odpowiednia wystarczająca frekwencja, żeby odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz, to już teraz zapoczątkowałoby bardzo ostrą walkę silnych frakcji wewnątrz Platformy o władzę i mogłoby doprowadzić do szybkiej erozji Platformy Obywatelskiej. To był w polskiej polityce punkt zwrotny. To, że ta Platforma, która brała punkt zwrotny w mijającym roku, która brała baty od samego początku roku, nabrała wiatru w żagle po tym przegranym referendum. Ustabilizowała kurs. Tak. Samuel. No jeszcze chodzi o referenda bardziej, mniej centralnie, bardziej lokalnie. Jednak te pozostałe próby referendalne moim zdaniem pokazały generalnie obywatelom, że mogą odwołać władzę, że mają na nią wpływ. W Warszawie mieliśmy cały festiwal
no, podlizywania się przez Hannę Gronkiewicz-Wahl, co też pokazało, że ona musiała w końcu coś zrobić i pokazać, że coś robi dla obywateli. Jeśli chodzi o ten wymiar światowy, no to oprócz Majdanu, który też jakby to odbieram jako pewne ziarno, jedno z kolejnych, bo to jest też takie budowanie tożsamości, nowej tożsamości Ukrainy, która tej tożsamości, tą tożsamość straciła przez okres komunizmu. No mamy też wybór papieża, który papież Franciszek rzeczywiście buduje coś nowego, buduje nowy wizerunek Kościoła, ale jednocześnie, co nie chce być zauważane przez lewicę, wcale nie wypiera się konserwatywnych i tradycji katolickiej. Potrafi po prostu akcentować ją wtedy, kiedy potrzeba, a jednocześnie pokazywać miłość do bliźniego w takim szerszym znaczeniu. No i wyjątkowe ze względów historycznych, no bo oczywiście mamy dwóch papieży w tym samym czasie, którzy żyją, było pokojowa zmiana warty. No i w Stanach Zjednoczonych jeszcze tylko wspomnę, Obama rzeczywiście utracił nie bez udziału Snowdena, obywatela Federacji Rosyjskiej, utracił już taki wizerunek teflonowego polityka, do którego nic się nie przyczepia. I jego wizerunek dzisiaj jest chyba nawet gorszy niż miał George Bush pod koniec swoich George rządów. George Bush Junior. Tak. Natomiast zatrzymajmy się na sprawach Kościoła, bo chyba ten rok w Polsce to jest też rok zupełnie niezwykłego ataku na Kościół w Polsce przez media. Tak jakby te media mainstreamowe zdarły maski i pokazały się jako takie bardzo skrajnie antyklerykalne, polujące na każdy news, każdą informację, że gdzieś na plebanii urodziło się martwe niemowlę, albo że jakiś ksiądz jechał po pijaku samochodem. To takie natężenie i taka emocjonalność również tego przekazu chyba w poprzednich latach, mimo że były sygnały, że do tego zmierza, nie było. Tak, był okres około 2 miesięcy, kiedy ten atak był tak totalny, tak brutalny, związany, jak pamiętamy, z molestowaniem przez księży. Nawet znany tygodnik wysłał natychmiast swojego korespondenta do Ameryki Południowej, żeby tam złowić informacje o naszym księdzu, który dopuszczał się jakichś aktów pedofilii. No ale i w Polsce, proszę. Nie wiem jeszcze, czy się dopuszczał, jego nazwisko już zostało utożsamione. Tak, prokuratura zajęła się sprawą, zażądała akt z tamtejszej prokuratury. Ja pamiętam, że do tego dołączyły, do tej medialnej nagonki natychmiast dołączyli ci politycy, którzy od początku swojego istnienia oręż walki z Kościołem uznawali za podstawowy, za fundament właściwie swojego istnienia i do tej pory są jeszcze tego ślady, prawda? No obrzydliwa rzecz się stała. To jest też związana w jakimś stopniu z atakiem na Kościół i moim zdaniem z pełną premedytacją. To jest chyba niejaka pani Bratkowska, o ile dobrze pamiętam nazwisko. Ja wiem, ale to jest nie. O tyle to jest ważne, że to jest atak na Kościół. To jest atak na podstawową, jakby jedną z największych świętości Kościoła, jaką jest Wigilia. I ona to zrobiła tak samo podobnie jak pani chyba Nowicka, czy ktoś taki napisał list. Nie, to pani Środa napisała list. To są przykłady tej brutalizacji postępowania wobec Kościoła. Od szczegółu do ogółu idąc może bardziej. Mnie się wydaje, że mamy do czynienia tutaj z dwoma kwestiami. Pierwsza to jest to, że jak wcześniej w wielu innych dziedzinach, Polska przeżywa przyspieszony kurs tego, co działo się na Zachodzie. Niestety mamy powtórkę w tej chwili z tego, w jaki sposób niszczono Kościół, walczono z Kościołem w Irlandii, w wielu innych krajach, w Stanach Zjednoczonych. Tam tak długo wypróbowywano różnego rodzaju broń, żeby sprawdzić, która jest najbardziej dewastująca i rzeczywiście oskarżenia o rzekomą czy prawdziwą pedofilię, molestowanie i tak dalej. To jest ta broń, która w ostatniej dekadzie, jeśli idzie o wizerunek Kościoła, to zadała mu najcięższe straty ewidentnie i nasz tak zwany salon się tego
nauczył, doskonale wie, jak bić i bije. Inną sprawą smutną jest to, że ja też mam czasem takie wrażenie, że brakuje trochę w polskim kościele takiego zespołu zarządzania kryzysowego w cudzysłowie i są hierarchowie, którzy reagują bardzo dobrze, są hierarchowie, którzy niespecjalnie wiedzą, jak się zachować i ten brak takiego przekazu spójnego, zarówno w sytuacji, kiedy sprawa jest ewidentna, więc należy natychmiast przeciąć wrzut i zakończyć sprawę, jak i wtedy, kiedy są pomówienia i jakieś wojny propagandowe, jest tutaj kłopot z tym jak polski Kościół reaguje. Ale druga rzecz to jest jeszcze inna, na którą my nie zwracamy uwagi. Mianowicie Donald Tusk i ekipa rządząca Polską od lat już, to nie jest kwestia ostatnich umizgów w kierunku elektoratu Leszka Millera, ma ten swój fetysz europeizacji Polski, Polski, która musi gdzieś tam te swoje brudne kierpce i buty, gumiaki wiejskie pozostawić i stać się nie ciemnogrodzkim, katolickim, tylko prawdziwym, europejskim, mądrym, nowoczesnym, kochanym przez Brukselę społeczeństwem. I ten, to pomału, po bicie pomału w różnego rodzaju inicjatywy i odbieranie kolejnych pól, bicie w politykę historyczną, zastępowanie patriotyzmu jakimś takim sztucznym patriotyzmem a la Komorowski i tak dalej, idzie też w parze z przyzwoleniem na takie, a nie inne traktowanie wielu rzeczy w Polsce, w tym Kościoła. Premier, który mówi, że nie będzie klękał przed księdzem, to jest premier, który mówi, nie będziemy przeszkadzać nikomu w załatwianiu tych spraw. I mam wrażenie, że to jest nie tylko kwestia pogoni za tym, żeby było tak jak w Europie, chociaż mnie się nie wydaje, żeby do takiej skali agresji wobec Kościoła pozwalano sobie obecnie w którymś z krajów europejskich. Może przez chwilę było tak jeszcze w Hiszpanii niedawno, ale mam wrażenie, że to, że skala jest jednak intensywna. Tak intensywna, że ja miałam skojarzenie z niektórymi zagraniami Departamentu IV, jak w latach 80. Przecież to te podobne argumenty było słychać wtedy. I tutaj możemy przejść płynnie do resortowych dzieci, czyli publikacji Doroty Kani, Jerzego Targalskiego i Macieja Marosza, książki, która w tej chwili jest na pierwszym miejscu bestsellerów w Empiku, no i sprzedaje się w jakimś w ogóle szaleńczym tempie. Książki, która również wywołuje szaleństwo po tamtej stronie. Jak się posłucha resortowych dzieci gdzieś w radiu czy w telewizji, no to słychać, że to jest bardzo celne uderzenie i bardzo celne obnażenie systemu medialnego stworzonego po 1989 roku. Po prostu obowiązywał taki dobór, jak wynika z tej książki, że ludzie związani ze strukturami PZPR czy SB i ich dzieci znajdowały pracę w głównych mediach. Akurat oni, a nie inni. Bardzo mnie na przykład poruszyło to, jaka ciągłość jest w tygodniku Polityka na przykład. Jeśli chodzi o to, o kształtowanie ideologiczne władzy, o to, jak tam jest znakomicie pokazane, jak Rakowski latał, mówiąc kolokwialnie, między rządzącymi na tym dworze PRL-owskim, żeby się dowiadywać, nasłuchiwać, jakie wiatry wieją. No a dzisiaj mamy dokładnie to samo, tylko jakby do władzy obecnej, współczesnej. Janina Paradowska przecież na każdej Radzie Krajowej, na każdej konwencji łapie premiera, z nim rozmawia o kolacjach. Przecież kolacje są, kolacje i spotkania osobiste. I ona też wyczuwa, nawet ta krytyka Platformy, jak ona się pojawia w tygodniku Polityka, to ona jest nakierowaniem ideologicznym. Tak? Mhm. To Tusku musisz, to nie było tylko, że musisz wygrać, ale musisz działać tak, jak my chcemy ideologicznie. No tak, ale też powiem, że są po prostu klakierzy tamtej władzy PRL-owskiej i teraz są klakierami władzy platformerskiej. Ale to jest chyba bardziej... Oni chcą być prorokami, bardziej skomplikowane. To znaczy, wydaje się, że z całą przemyślnością zbudowano, uzyskano taki efekt, że w głównych mediach mają dominować ludzie, którzy pilnują interesów postkomuny. Po prostu. I to nie jest kwestia służenia władzy, tylko to jest kwestia jakby pilnowania, żeby w tych mediach nie było przypadkowych dziennikarzy. Mają być dziennikarze z SB. W Trójce mają państwo... Adam był politykiem, przeszedł do mediów, bo wie, że tam jakby może pilnować realnie. Tak. My do tej pory zwracaliśmy uwagę i to było jakby wielokrotnie
wielokrotnie eksponowane, mianowicie trwanie nomenklatury w sferze gospodarczej i finansowej. Opanowanie, nawet w pewnym momencie, jeśli chodzi o banki, można powiedzieć monopolizacja niemal banków. Natomiast nie zauważyliśmy, że taki sam proces odbywa się w mediach, że to jest zawładnięcie przez nomenklaturę w innym stopniu, prawda, niż tą finansową, ale to jest nomenklatura, bo te wszystkie dzieciaki partyjniaków, oficerów Ludowego Wojska Polskiego i SB, no to był rodzaj nomenklatury, bo to byli jednak ludzie, bez względu na to, jakie stanowisko zajmowali, czy był dyrektorem departamentu, czy tylko skromnym naczelnikiem jakiegoś wydziału, to jednak oni mieli przywileje, szczególne przywileje wobec każdego przeciętnego obywatela. I teraz, co najgorsze, następuje moim zdaniem ta reprodukcja ich samych, ale oni także wytwarzają wokół siebie nowe środowiska. Oni szkolą nowych ludzi. Oni są wzorem dla bardzo wielu młodych dziennikarzy. Nie tylko wzorem rzemiosła, choć to rzemiosło nosi też ślady tego działania esbeckiego, nazwijmy to, ale mentalnościowego przede wszystkim, nie, prawda? Nie przypadkiem niektóre główne dzienniki są toczka w toczkę podobne do dziennika telewizyjnego, tylko nie ma tam jakiegoś tam etapu reformy i problemów sznurka do snopowiązałek, tylko słowo zamienne. Ale mechanizmy uprawiania propagandy są bardzo podobne, bo o to właśnie chodzi. Sztuka propagandy jest jedna, to czy się jej używa przy pomocy wozów HD transmisyjnych, czy przy pomocy gościa, który na takim długim kiju jeszcze futrzaka mikrofon trzymał, żeby Monika Olejnik w gumowcach mogła chodzić po polu, to jest zupełnie jakby zupełnie inna historia. Ale tu dotykamy... Zgadzam się z tobą, jedno zdanie tylko, że nie na darmo porównywano tak dokładnie, jak ty mówisz, że ta propaganda jest podobna zarówno do tej propagandy bolszewickiej, jak i do propagandy faszystowskiej. A to na przykład kilka okładek Newsweeka pod rządem Tomasza Lisa, jak państwo pamiętacie, nawiązywało wprost do propagandy nazistowskiej. Nie zna granic. Ale zauważmy też jedną głębszą rzecz. Zauważmy, że książka Resortowe Dzieci dotyka też pewnej reprodukcji, pewnego kodu kulturowego, że tu nie chodzi tylko o stanowiska, nie chodzi tylko o wpływy, tylko chodzi o to, że i to jest najniebezpieczniejsze, bo jeżeli się reprodukuje ten kod kulturowy, to się jednocześnie reprodukuje środowisko, które samo jest w stanie wypychać niewłaściwe elementy na zewnątrz. Bo to nie jest tak, że siedzi gdzieś sobie tajny sztab zarządu mediów i ustala, i Ksiński może pracować tu, i Grekowski nie. Tego nie trzeba robić, ponieważ jeżeli wytworzy się odpowiednią grupę ludzi, którzy w domu zostali odpowiednio wychowani, odziedziczyli odpowiedni kod kulturowy, w którym nie ma miejsca na różne tak zwane polskie bzdury, w którym polskość to nienormalność, to potem to środowisko, ono samo wyczuwa, kto do niego nie pasuje i go wypycha na zewnątrz. To jest przerażające. Albo... I to jest też perfekcyjność tego chwytu oddania. To jest mechanizm podobny do prokuratury. Jeżeli w prokuraturze nie pasuje człowiek, który ma giętki kark, który będzie wykonywał zlecenia polityczne, to albo zostaje wypchnięty, albo drugi jest jednak mechanizm, o którym też chcę powiedzieć, bardzo ważny, że sam rezygnuje, ponieważ odczuwa niechęć, rodzaj takiego znajdowania się na indeksie pod każdym względem i po prostu sam odchodzi. I tylu fantastycznych młodych prokuratorów odchodziło z prokuratury właśnie. Zobaczcie, jesteśmy teraz na tropie niesłychanie smutnej konstatacji. Myśmy kiedyś o tym dyskutowali, bodajże chyba z Józkiem Orłem w klubie Ronina, kiedy zadałem na jednym spotkań głośne pytanie. Dlaczego w Polsce nie działa system konkurencji pokoleniowej? Bo normalnie to jest tak, że po pokoleniu konserwatywnym młodzież się buntuje, zostaje dziećmi kwiatami. Dzieci kwiaty dorastają, przeciwko temu pokoleniu buntuje się kolejne pokolenie. Tak jak Elbeck we Francji, czy tak jak kilku autorów, których książki Fronda wydawała, buntuje się przeciwko pokoleniu swoich zielonych, roku, prawda, tak. 68 roku i tak dalej. Dlaczego u nas nie ma tego mechanizmu, że dzieci czerwonych kacyków buntują się przeciwko nim, a z kolei ich dzieci budują nową lewicę i tak dalej, i tak dalej. I Józek Orzeł, znakomity socjolog, mówi tak, no prawda jest prosta,
druga strona nie ma tamtym nic do zaoferowania. W sensie apanaży, sławy, miejsca w społeczeństwie, historii i tak dalej. Dlaczego nie ma niczego do zaoferowania? Bo przegrała przy rozdawaniu tych miejsc, w których można coś osiągnąć. Jest inaczej. Tak naprawdę rewolucja 89 roku była rewolucją pozorną. Jest ciągłość struktur, ciągłość myślenia, ciągłość układów, ciągłość spuścizny. Tak naprawdę nie nastąpiła zmiana. Mamy kontynuację braku odpowiedzialności i tej ideologii, że odpowiedzialność nie powinna funkcjonować, że nikt nie powinien być pociągany do odpowiedzialności i to widać obecnie. Chociażby jak są nasza władza, lubiana władza, no to ona nie powinna ponosić odpowiedzialności, a z kolei dziennikarzy, media ciężko brać do odpowiedzialności w porównaniu z politykami, których teoretycznie raz na 4 lata możemy zmienić, a redaktora naczelnego Wyborczej zmienić trochę trudno. Bardzo piękny był przykład tego, z jakich kadr redaktorzy naczelni bardzo różnych pism w Polsce się rekrutują, gdy chyba miesięcznik Press jakieś 2 lata temu zrobił konkurs najlepszy felietonista roku i właśnie redaktorzy naczelni, chyba 100 periodyków w Polsce, mieli przesłać swoje kandydatury, przysłali i kto wygrał, kto był wtedy w tej pierwszej edycji tego konkursu felietonistą roku? Daniel Passant. Czyli to też pokazuje, kim są redaktorzy naczelni tych 100 pism. A propos tego, prawda? Reprodukowania propagandysta stanu propagandy wojennego w polityce, jest dla nich najlepszym felietonistą. Przypomnę wam takie hasło jeszcze z późnego PRL-u, kiedy się mówiło, dla kogo jest Tygodnik Polityka. Tygodnik Polityka jest nie tylko dla tych, którzy chcą być oszukiwani, ale dla tych, którzy chcą być oszukiwani inteligentnie. I do dzisiaj to się nie zmieni. Czy ten rok przyniósł wyraźniejszy jeszcze niż poprzedni podział na ten elektorat i obóz III RP i elektorat zmiany i obóz zmiany. Czy widać wyraźnie, również po mediach, że ten elektorat III RP, tych konserwatystów układu z komuną, ja to nazywam w ogóle postkomuną, czyli Platformy Obywatelskiej, SLD, PSL, wyraźnie jest widoczny jako właśnie system III RP, a naprzeciw jest ten rynek opozycyjny z największą partią PiSu. I czy ludzie już wiedzą wyraźnie, że jak zagłosują na Platformę SLD czy PSL, to jest tak naprawdę wszystko jedno, bo głosują na to, co jest, na postkomunę, a jak głosują na PiS, to jest rzeczywiście jedyna opozycja. Wracam do referendum warszawskiego. Mhm. Tak właśnie było. Kiedy przychodzą takie chwile w polityce, że ktoś mówi, sprawdzam, no i wtedy się okazuje, kto jest po której stronie. W wypadku referendum warszawskiego okazało się co? Że nie ma co liczyć na SLD czy jakieś inne tak zwane poza Prawem i Sprawiedliwością parlamentarne ugrupowania, jeśli idzie o walkę z obecnym systemem. To była pierwsza lekcja, bo PiS prowadził ostatecznie tą walkę samotnie. Okazało się też, że wpływy tej drobnicy prawicowej, która głośno mówiła o tym, że też będzie walczyła, są albo znikome, albo też nie robiła tego, co mogłaby zrobić ze strachu, że sukces zostanie skonsumowany w całości przez Prawo i Sprawiedliwość. I okazało się, że tak formalnie się zgłosił. I okazało się, że tak naprawdę mamy szeryfa przeciw miasteczku po prostu. No jest jeden szeryf, który chce miasto wyczyścić, a reszta to są albo goście, którzy są władzą, albo są skumani z władzą, albo po cichu są skumani z władzą, albo po prostu frajerzy, którzy nie potrafią podnieść rękawicy. Dlatego ja stawiam tezę, jak mi się wydaje, paradoksalną dosyć i prawdopodobnie odosobnioną, że przyszłe wybory mogą zakończyć się równie dobrze z sukcesem Platformy jak poprzednie, a to dlatego, że wyborcy, że polskie społeczeństwo albo ogromna część polskiego społeczeństwa, ta, którą zaliczacie do elektoratu Platformy Obywatelskiej, jest, można powiedzieć, z natury konserwatywna, ale w takim znaczeniu konserwatywna, że mimo tych wszystkich widocznych absurdów, które Platforma produkuje, które wytwarza, które powoduje, jak na przykład w przypadku działań prokuratury, bo to już jest działanie szkodliwe, prawda, czy w ogóle działanie sądów polskich, całego wymiaru sprawiedliwości, to mimo wszystko
już ten stan z tym obecnym stanem są na tyle oswojeni, że wolą pozostać przy tym, niż ryzykować na jakąś partię, która szczególnie właśnie tu zasługa mediów, może stanowi wielką odmianę. To jest pewne. Tylko w którym kierunku pójdzie ta odmiana i jak to się odbije na ich życiu, to oni nie chcą ryzykować. Dlatego nie ryzykowali warszawiacy w sprawie referendum przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz. W związku z tym, jaka jest szansa na zmianę? No, moim zdaniem jest szansa rozbicia tej partii, tej magmy, która się wytworzyła, takiej trochę bezwolnej, a jednocześnie bardzo pilnującej swoich interesów, indywidualnych interesów, jaką jest stop całej platformy, ponieważ tam są wybitnie indywidualne interesy, które gwarantuje im to, że oni są w partii. I tu możemy dojść do wniosku z tego roku, że platforma osłabła, a jednocześnie Donald Tusk jako przewodniczący tej partii wzmocnił się w tej samej partii, czyli to zwieranie szyków rzeczywiście funkcjonuje. I co do tej tezy, że tutaj jest obrona pewnego systemu i jego próba zmiany, to najlepiej chyba było widać właśnie na ostatniej Radzie Krajowej, kiedy Donald Tusk wystąpił jako chyba samozwańczy lider opozycji, bo zaczął mówić, co jest źle, co poprawi, co trzeba poprawić, te warunki, które Arłukowiczowi postawił. Przecież tak jakby Bartosz Arłukowicz był, nie wiem, od kilku lat ministrem zdrowia, jakby wcześniej nawet Ewy Kopacz nie było, prawda? I nagle się okazuje, że on ma do wiosny wymyślić rozwiązanie po 6 latach. Dla mnie bardzo znaczącym wydarzeniem było głosowanie, a właściwie fałszowanie, pewna mistyfikacja, jaka miała miejsce w okręgu wrocławskim, dolnośląskim. Mianowicie to nakłanianie, ta korupcja, bo to też pokazuje, jak zgangregowana jest sama platforma, jak zgangregowany jest system wymiaru sprawiedliwości, który tę sprawę nie ma sprawy żadnej. To jest kolejna sprawa, która relatywizuje znaczenie zjawiska korupcji. To znaczy, że dajcie spokój, to nic ważnego. Kiedyś Tusk musiał widowiskowo coś zrobić, a teraz nic, nawet teraz nie musiał widowiskowo robić. Okazuje się, że jest przyzwolenie społeczne na to. To jest bardzo smutna konstatacja. Ale na koniec sam naszej rozmowy, pamiętacie, że to był rok powstania styczniowego? No myśmy pamiętali, ale zdaje się, że w wielu mediach i nie tylko instytucjach państwowych tej pamięci nie było. Nie zdumiało was ten bojkot oficjalnych władz? Tak, to absolutnie zdumiewające. Tak, zignorowanie jednego z najważniejszych zrywów patriotycznych w historii nowoczesnej Polski. No ja powiem, tylko usłyszałem od przedstawicieli pewnej instytucji państwowej związanej z kulturą, że fundusze, nie będę podał teraz konkretnych kwot, bo to ułatwiłoby zidentyfikowanie, że tak powiem, owej instytucji, a usłyszałem to w zaufaniu, na obchody wydawane przez ową instytucję rocznicy powstania w getcie przeznaczono z budżetu państwa tak, dokładnie 4 razy więcej pieniędzy niż na cały rok powstania styczniowego. To jest odpowiedź. Ja tylko jedno przypomnę, że te obchody i ta rocznica została owszem zauważona przez Bronisława Komorowskiego, ale w jego właśnie pseudopatriotycznym stylu, w którym ani słowem nie powiedział przeciwko komu, co to było. No de facto to była trzecia RP tylko wtedy. Wojna polsko-burska. Tak, walczyli o wolność, którą mamy teraz. Przypomina się artykuł Jarosława Marka Rynkiewicza. Nie ma Polski, nie ma Rosji, nie było powstania z Kuriera Warszawskiego, opisującego, jak właśnie w roku powstania Kurier Warszawski opisywał rzeczywistość nas otaczającą i ani zdaniem, ani kropeczką nie zauważył toczących się walk. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że ta rocznica, a ten rok powstania styczniowego w całej Polsce jednak się odbywał. I on się odbywał dzięki temu, że lokalne społeczności bardzo tego pilnowały. Powstało mnóstwo tablic upamiętniających powstańców. Wyremontowano groby, wyremontowano pomniki. Wydano wiele okolicznościowych lokalnych publikacji. Chyba jedną z najładniejszych, takich na już poziomie centralnym, że tak powiem, to na
Narodowe Centrum Kultury wydało książkę Tomasza Łysiaka Cytadela, wystylizowaną na publikację z tamtego okresu, z ulotkami z tamtego czasu. Przepiękną kolekcję ilustracji z epoki wydał szczeciński antykwariusz, który własnym nakładem najpierw przez wiele lat gromadził te publikacje, potem opublikował przepiękny album, taką wystawę zorganizował i potem okazało się, że jak ludzie zobaczyli, jak to wygląda, to dostał od nich część pieniędzy. Obywatele uczą się, że na władze nie ma co się oglądać. Że jest jakieś społeczeństwo obywatelskie jednak lokalnie, które tego pilnuje. Ja szukałam przed świętami, udało mi się znaleźć grę rok 1863, grę karcianą dla dzieciaków, świetnie wydano, no nie tylko dla dzieciaków, dla dorosłych też, świetnie wydano, z portretami dowódców powstańczych, z najważniejszymi bitwami. Fantastyczna rzecz. Bardzo dużo było różnych rekonstrukcji bitew, wystaw. O tym trzeba pamiętać, bo ta Polska, ta niepokazywana w głównych mediach, o powstaniu styczniowym pamiętała. Ja tylko jeszcze się pochwalę, że Gazeta Polska codziennie była jedyną gazetą, która tydzień w tydzień drukowała teksty doktora Jarosława Szarka, takie relacje z powstania styczniowego, które przez cały rok myśmy opowiadali o powstaniu styczniowym. Ale też przecież i na Twitterze, i na Facebooku są profile powstania styczniowego, dotyczące powstania styczniowego, które też przypominają tę historię. Ja opowiadam o tym dlatego nie tylko po to, żeby przypomnieć, że to był rok powstania styczniowego, ale też dlatego, że tak naprawdę powstanie styczniowe stworzyło polską inteligencję. Znaczy ona oczywiście wcześniej się tworzyła i powstanie listopadowe to też i wielka emigracja, to też jest zaczyn tego etosu polskiej inteligencji, ale po powstaniu styczniowym to już jest ta nowoczesna, taka pamiętana przez nas z domów opowieść o no bądź też polskiej myśli, wtedy, tak jakby, no. Też państwowej. Rząd narodowy to podziemne polskie państwo, które powstało w 1863 roku, potem zaprocentowało państwem podziemnym w czasie II wojny światowej. A 2014? To wcześniej jeszcze zaowocowało to mamy pokolenie, które walczyło, wywalczyło w 18 roku. Ale ja teraz myślę o tym państwowym myśleniu, no, w takim sensie nowoczesnym myśleniu o państwie. No dobrze, to na koniec... No przyszły rok, rocznica Okrągła Powstania Warszawskiego, też będziemy pewnie poza państwem jakoś to obchodzić. Tak. To po jednym zdaniu, czego życzycie naszym widzom. Jurek. No ja życzę, żeby jednak Platforma przestała w Polsce pełnić władzę. No ja życzę zdrowego oglądu rzeczywistości wszystkim. No ja życzę zmiany, ale też w ramach kryzysu demograficznego większej rodzinności dla wszystkich. Jeden słowem wszystkiego dobrego na nowy rok 2014. Dziękujemy bardzo.